Szukam Osza. Nie widziałeś go ostatnio? Nawet wiele razy. Wczoraj jedliśmy wspólnie kolację. Wiesz, gdzie podziewa się dzisiaj? Pewnie spotkał się z Torusem. Razem planują zaatakować Gorna. Powiedział mi o tym sam Torus. A gdzie jest Torus? Błagam, nie rób mi krzywdy. Aha, no dobra. Tak, a nie ma go. Czego chcesz? Na pewno masz coś lepszego do roboty. Jeszcze się ganialiśmy za artefaktami, które były właściwie w podstawowej pierwszej części, tak ogólnie. Ja go załatwię takim sposobem, że go... Aha, no dobra, to jeszcze lepiej. Może po prostu tam się dostać do środka, mógłbym, nie wiem. Przekupić ich, nie wiem, nie, chociaż nie. Przekupić się by nie dało. Ale chyba zabicie go będzie chyba najlepszym pomysłem. Przynajmniej na lepszy tutaj nie wpadłem. Bang. No i przy okazji też zdobędziemy parę przedmiotów do odsprzedania, nie? Dobra. Weźmiemy jeszcze, zeżremy to. Pek, pek, hop, hop, om, nom, 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 nom. Jeszcze może chleb, co? Bejdy chleba. Zeżremy. Dobra. No i tutaj jeszcze ten jeden ork, to nie będzie już sprawiał większych problemów, nie? Stać! A... Jeszcze jeden krok, a oberwiesz! Taki jeden atak i mocny, co? Dobra, pyk. Sam się o to prosiłeś! Dobra. Tu jesteś nawet na dwa hity, mogę się załatwić, gościu. No i pyk. I po nim, proszę bardzo. Możemy... A, tak, pyk. I proszę bardzo. Bardzo ładnie. No i tutaj oczywiście zgliczowana... zbugowana ta para, nie? Ale to jest tylko właśnie ona dlatego, żeby ten metalowy kufer ukryć, którego nie mogę otworzyć, nie? To dobrze, że nie jest ukryty, bo nie mogę go otworzyć. A ten kufer oczywiście już tak, przenieść choroby, leczenie, takie tam pierdółki. Stać! Ja was pokuszę, jeden z ten... kawałek mięsa w dymie. Wy się zdenerwujecie przez to mocno. Najpierw zapiszemy grę, żeby tutaj, kurczę, niczego potem nie żałować, nie? Żeby niczego nie żałować. Bo to równie dobrze może tutaj nie być. Chociaż powinien być. W internecie ludzie mówili, że on tutaj będzie. Sprawdzę na Google'ach. Jeszcze wiem, że się mało daje. Dlaczego od razu tego nie zrobiłeś? Dlaczego od razu tego nie zrobiłeś? Ej! Spokój mi tu! Jeden padnął. I drugi oczywiście też. Proszę bardzo. Nie tutaj dużo życia zabierają, chociaż są naprawdę słabymi przeciwnikami, nie? Kurczę, może mieć topór, to wtedy będę ich tutaj mógł ładnie załatwiać. Najładniej. Proszę bardzo. Idziemy tędy. Kurczę, jakie tutaj dyskoteka była. O proszę. To... Jacyś najemnicy znowu. O, i jest tam skrępowany Osz, czyli internety dobrze mówiły, co? Dobra. Okej. Okay. No dobra, możemy po niego tutaj iść. O, widzicie, i tutaj już nie ma tej mgły. No tak, dobra.
Nie, oczywiście go uwolnimy, tylko najpierw trzeba tutaj otworzyć tą skrzynkę. Nie, że trzeba, ale... Ale chcę po prostu zobaczyć, co jest w środku, bo to może coś ciekawego. Tak, nic ciekawego, ale... Ale jak to mówią, przehandluje się. Nie? No ja tak mówię. Dobra. Uwolnijmy go zatem. Witaj, Osz. Co? Ktoś ty? Przysyła mnie Gorn. Skąd mam wiedzieć, że przybywasz od Gorna? Zaiste piękne są goty Knieje, gdzie krwią poległych wojów listowie czerwienieje. A, dobrze. Proszę, oto dowód, że Torus coś knuje. Ruszaj natychmiast i nie zatrzymuj się po drodze. Zaczekaj. Parę dni temu orkowie porwali i uwięzili maga Kręgu Ognia. Sądzę, że on posiada klucz do tego, co planuje Torus. Uratuj go i zaprowadź do Gorna. Dobrze. Mag ognia potrzebny, no proszę. I jeszcze jeden quest, kurczę. O, ja ci pierdzielę, no. Ten sama się o to prosiłaś, Mora! Ej, ludzie! Walka! Wolnij go! No, no tak, teraz właśnie tu musimy wejść. Bo tutaj jest właśnie ten cały mak ognia, sprawdzałem. Wiem. W internecie było. No dobra, i tutaj właśnie będzie ten mag, kurczę. Przestań używać magii, Mora! Rozerwę cię na strzępa! Odejdź, Mora! Aj, kurde. Nie chcę tu widzieć żadnych walczących mor. Zrozumiano? Zapłacimy twoim złotem. Najnie trzeba było pozwolić morom nosić broni. Stop! No dobra, to nieźle. I tutaj to wyszło źle strasznie. No dobra. Morderco! Dobra, udało się w ostatnim momencie. I mamy 150 mikstur, więc sobie jedną zarzucimy, jedno mięso. Jednego chrząszcza. Dobra, możemy jeszcze z nim powalczyć. Mam tylko 48 tysięcy, zabrał mi połowę pieniędzy, ale zaraz się odegramy. A tutaj on. Kurde. Bele. Dobra. I będzie. No, 48 tysięcy monet. No, nieźle. Nieźle. Dużo hajsu. No jest nasz tutaj mag. Jeszcze nie będę z nim gadał, tutaj przeczytamy. Tu jest napisane coś o alchemii. Nieciekawe. No, proszę bardzo, ten mag to jest Smilton, czyli właśnie znajomy jeszcze nas z Kolnika Karnej. Ostatnio widzieliśmy go właśnie w tym, w... Odłóż broń! W Nordmarze. Jest mądrzejszy niż się zdaje. W Nordmarze, no i właśnie on miał tam zostać tym mistrzem tych właśnie magów ognia. No i właśnie najbardziej uważanym, najlepszym w ogóle tym. No ale jak widać, coś nie pykło i zaraz się oczywiście
spytamy ogólnie co. Dobra, pogadajmy z naszym starym przyjacielem. Milton! To ty? Jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Ale to Torus ma oko i nosa. Co? Jak to? Miałem je przez długi czas i pilnowałem, żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Torus dowiedział się, że jestem w posiadaniu tego artefaktu i dlatego mnie tu zesłał. Chciał, abym mu pomógł w splugawieniu go. W takim razie odzyskajmy oko i nosa. Nie teraz. Oni już korzystają z niego. Wyjaśnię ci to później. Musisz udać się do Gorna i Lee i szykować się na koszmar, który nadciąga. Dobrze. Ruszajmy w drogę. Dobra. Ale czy ja nie mogę się teleportować po prostu? Nie, ja zapiszę najpierw grę, jeśli będę musiał wrócić, to wrócimy oczywiście, tak. Ale najpierw sobie tutaj zapiszemy oczywiście. Znaczy stan gry z właśnie tego miejsca. Nie, dobra, zapisane. No i spróbujmy się tam przeteleportować, bo to będzie najmądrzejsze tutaj wyjście z tego. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj, kurczę. Nie, udało się wejść. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Cześć, jakiś tam... Dobra. Drewn, nie masz nic. Zajmij się swoimi sprawami. Aha, no dobra, czyli ja musiałem chyba Miltona odprowadzić. Ale nadal mi się to nie podoba. Pomyśl o tym. Ale nadal mi się to nie podoba. A, czy ja miałem go do... Osasza odprowadzić. No nieźle, kurczę, nieźle. No naprawdę, super po prostu. Super to zrobiłem. No ale od czego ma się właśnie ten save, który otworzyłem? Okej, wróciliśmy właśnie do tego miejsca. Naucz mnie czegoś o prastarej magii. No dzięki, no to raczej to mi się nie przydasz na razie. Ciężka skrzynia, czy ja mogę? Mogę. Proszę bardzo. No jak ja tutaj taką wspaniałą broń tutaj opuściłem, co? Widzę sobie, to jest ostrze jeźdźce, czyli takie kurczęcha, taka sama broń jaką ja mam. Dokładnie taki, wiecie co to znaczy? Że możemy sobie teraz te dwie broni wyekwipować, nie? No, żeby to zrobić, to będziemy potrzebować tej umiejętności, ile potrzebuję? Zdolności łowieckie 140. Jest to jak najbardziej do... do zrobienia, jeśli parę leveli nabije i wtedy... Tak się naprawdę końcówka tej gry zbliża nieuchronnie, więc nie wiem, co znaczy nam się skupić bardziej na toporze, czy na duchmiecze. Chociaż tak, czy na tym to i tak wynik tej walki ogólnie będzie taki sam. Nie? Mamy kurczę tutaj ten. Gorzej już być nie może. Ale od czego mamy nasz dzienniczek, kurczę? Aj, się znowu mi gra troszkę zacięła. Tutaj się coraz zacina. Do Osha. Do Osha musimy go zaprowadzić. Hmm.
Nie, to nie jest, wiecie, to chyba nie ten, wiecie. Jak sobie myślę? Dobra, nie będzie. Dobra, załatwiłem go. To jeszcze raz, dobra, niech tutaj Milton do nas przyjdzie, nie chcą go tracić, nie? Okej, okay. O, ten gość ma fajną tarczę, bo chętnie mu go zabił, bo ją zabrał, tak na marginesie. Niektóre problemy same się rozwiązują. Właśnie ta brama, nasz Milton. Ej, kurczę. A, idzie, dobrze. On jest jeden z mądrzejszych postaci w tej grze, nie? Bo... No bo właśnie. Chyba go zbyt mocno pochwaliłem i odpierdzielił mu. No, znowu, i on też, widzicie, umie się zaciąć. A miał być, kurczę, najmądrzejszym, kurczę. Nadal mam 97 tysięcy, jest to naprawdę dość sporo, ale... No i się opłaci, nie? Bo dostaliśmy głupi. Kurczę, jednorożec, nosorożec. Dobra, spróbujmy z nim się tutaj zawalczyć. Mocniejszy. Teraz zobaczymy. Mocniejszy, nie wiem czy taki mocniejszy. Haha, tak jest. Tarcza! Tarcza! Haha, całej tarczy, chłopie, tak, tak. Dobra, dosyć z tego. No i miałem tarczę, ty nie mogłeś w tarczę mnie tęcnąć, nie? Ja wiem. No, a ty, co ty robisz? A, ty tamtędy, no spryciarz, no spryciarz. Spryciarz z niego, nie? Kurczę. Kto bezimienny mówi? No idziesz, Milton? Że niech on tutaj przyjdzie, poczekajmy chwilę. Wyjmę z miecz i włożę, wyjmę i włożę, już to jest, mogę pójść, nie, może tak powoli pójdę, podziwiamy te widoczki, chociaż nie ma tutaj żadnych takich mocniejszych widoczków, Wiedźminie to były widoczki, nie, kurczę, ty zawsze jak wysierpiły gram, to ja tu widzę. Kurczę, idź, przyjdź tutaj szybciej, Milton, muszę. Najgorsi są ci towarzysze, kurczę, w tej grze. Co jak co, ale towarzysze są, kurczę, najgorsi. No gdzieś się taki po prostu zablokuje, no i... Nie, tutaj akurat się nie zablokował. Najgorsze właśnie są dla nich o takie rzeczy, nie? Takie, kurcze patyki. Lubią się strasznie, no nie? Ktoś po prostu musi iść na to. Ale tym razem udało się jakoś... Żeby... O, to będzie chyba... When so lies anxious by.